Czołem! Oglądacie newsy spółki. Kanikuła za pasem, czas więc bardzo sprzyja grom i zabawom w plenerze, nie inaczej jest z nami. Pewien oranżowy peleton znowu zaznaczył swoją obecność na ulicach miasta. To nasz odjazdowy bibliotekarz. Chociaż z założenia ten peleton jest oranżowy, to tym razem był wyjątkowo multikolorowy. To był iście międzynarodowy, międzykulturowy tour. Ojca nie jest taka prosta, jakby się mogło wydawać, o czym przekonali się ojcowie świętujący z naszą biblioteką na łonie natury w Małym Dulsku. Zobaczcie sami. Słyszeliśmy, że w wakacje zamek będzie otwarty. No to my w tym otwartym zamku będziemy dla Was. W prawie każdą wakacyjną niedzielę po południu możecie nas tam znaleźć. Będziemy dla Was mieli wiele fajnych atrakcji. Zajęcia plastyczne, publiczne czytanie, fotobudkę, gry i zabawy oraz wiele, wiele innych. No to szukajcie nas w prawie każdą wakacyjną niedzielę w otwartym zamku. Najpierw rozczytywaliśmy miasto. Jednak Nice Book Challenge nabiera rozmachu i rusza w świat. Coraz więcej osób podejmuje wyzwanie czytania na ekranie. Rozpoczęliśmy wielkie czytanie na świecie. Nie wiem, jak możemy żyć po śmierci naszych drogich przyjaciół, a jednak dajemy sobie z tym radę. Jakaś część naszej substancji musi być zrobiona z obojętności, z szarego, obojętnego metalu, skoro potrafimy żyć jako tako, całkiem nawet znośnie. Chwyta się muszlę i za pomocą jednego precyzyjnego cięcia trzeba oddzielić mięsień od flaków. I tak w kółko, od 8 do 16. Można się spocić, a czasem nawet z bólu poryczyć. Tak sobie rozmyślał Skrobek, na uboczu stojąc, a krasnoludki tymczasem resztę skrzynek i szkatuł na wóz poładowawszy, królowi swemu miejsce na wozie uczyniły godne i aksamitem drogim siedzenie mu okryły. Zimą ludzie ogrzewali dla nich domy, a latem włączali klimatyzację, aby kotom nie doskwierał upał. Zwierzęta te zaczęły występować w przeróżnych kolorach. Pojawiły się czarne, białe, rude, szylkretowe i wiele innych. Dobrze, już dobrze, ale wynoś się teraz. Nie mam ochoty urządzać sobie tutaj z tobą randki. Engstrand. Czego nie masz ochoty urządzać? Wygrzebaliśmy dla was coś interesującego w sieci. Ciekawa reklama znanej marki samochodów z biblioteką w roli głównej. Hello, I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. This is a library. I'd like to order french fries, a burger, and a milkshake. Robisz to z wdziękiem, ale po co? No bo chcę wyrzucić. Co? Przecież z tych odpadów można zrobić wiele fajnych rzeczy.
Dajmy na to, ta butelka typu PET może stać się pięknym pudełeczkiem. Ten niepozorny słoiczek od kawy może przemienić się w wazonik do kwiatów. A ta puszka, zwykła puszka, może magicznie zostać przybornikiem, biedronką. Takie cuda robią dziewczyny w naszej bibliotece. No, fajne, fajne, ale co cię tak wzięło nagle na ekologię? Bo jesteśmy jedną z 50 bibliotek z całej Polski, które biorą udział w pierwszej edycji programu Ekopaka Zamknięty Obieg Surowców. Będziemy przekonywać dzieci, że wiele ze śmieci, które każdego dnia wyrzucamy, to świetny materiał, żeby stworzyć z nich coś nowego. Krótko mówiąc, promujemy wrażliwość ekologiczną. Pokaż ten wazonik. To super edukacja dla najmłodszych. Ty co prawda najmłodsza nie jesteś. Dziękuję. Proszę, ale na kimś musiałem to przetestować. Ekopaka. Ciekawe. To by było na tyle. No to zjeżdżamy, trzymajcie się!